Dojechaliśmy. No i drodzy Państwo, nie mamy turnieju dzisiaj na hali, tylko mamy na zewnątrz. Chociaż jest zimno, nie ma słoneczka, padało, ale reakcje na tą informację. Tam byli chłopaki przy tym parkometrze i pytam się ich, trzeba płacić panowie, czy weekend jest darmowy? Tak, trzeba płacić. Podchodzę, naciskam przycisk pierwszy, a tam postój jest darmowy. To już jest końcówka sezonu, już ledwo nagrywam te materiały. Za każdym razem zaczynam materiał i tak, no pogoda jest taka, boisko jest takie, kosz jest na takiej wysokości. Fajnie. Uczestnicy konkursów sadów. Błażej, Piotrek, Mikołaj i Siergiej Bubka z Ukrainy. O tak, o, Newsal tutaj proszę. Tak, idziemy na boisko. Zobaczymy, jak wygląda boisko, ale dobrze, że mam bluzę, bo jest tak łobym. Ale ty Błażej, jesteś koksem dojebanym. Muszę szeroki kąt włączyć, żeby zobaczyć, jakie masz naprawdę plecy, bo się nie mieścisz. Dobra, jesteśmy na parkingu. Niestety nie było tu miejsca dla nas. O, nieprzygotowani organizatorzy. Tu powinno być takie ogrodzone, nie? Że... Albo tutaj. No, czarnym kutasem se stanąłeś chyba, na czarnym kutasie. No i co? Pierwszy entrance. Ciekawi mnie w ogóle, czy rok temu tutaj miał być turniej, czy pogoda po prostu w tamtym roku nie dopisała i dlatego było na hali. Kto to wie? No dobra, pierwsze wrażenie. Widzę stres w oczach Błażeja. Oby było 2,90, nie? Siema. Siemanko. O, wiem, że każdy na to czekał. Męskie sranie. Męskie chlanie. Dobra, Błażej. Kosze nic nieregulowalne. Nie. Są mokre na pewno, bo właśnie na podłodze. Ej, no. Ej, tartan przypomina mi Sulechów. Nie no. Bardziej zastroń. No jest sypko. Najwyższy level ujemności. Sulechów, jeśli chodzi o nawierzchnię, to jest topka. Top w Polsce. No ale co, kosze są regulowane przy tym. O, jest pan organizator. Nie wracaj. Nie chcę cię widzieć. No i co, organizator przyleciał i powiedział, że zaraz wróci z prezentem. I zaraz takiego dildosa mi przynosi. Hop. Mamy delikatną kość i skalę, bardzo szybko zostanie. Ja 67 lat mam, pierwszy raz, żeby tak widzę, żeby tak naprawiony... po babie skakał. I dildo. Tutaj prezent widziałem, że Natalia miała problem, żebyś mu się odkupił prezent. Natalia wkurwiona, więc od męskiego grania dostajesz. Dziękuję serdecznie. Tylko żeby wiesz. Produkcja. Żebyś nie przesadził później. Ja. A, Błażej. No i na mikrofonie oczywiście mamy Radzia Sujaka. U niego nocowałem w nocy. A my idziemy oglądać kosze, który będzie najlepszy na zrobienie konkursów sadów. Ale dzieje się tu dużo. W ogóle tu jakieś spożywczaki. Powiat nowosolski, a tam widzę ława, tam będzie wyciskanie leżąc. Jak ja tam zrobię wyciskanie leżąc, to mnie pogotowie zabierze. Aczkolwiek... Połowa masy ciała. Wiesz co, do mnie przyjechał mój świadek z wesela, Bartek Zimny, i poszliśmy na siłownię w piątek. I ja pytam się, co robisz? No, barki mam do zrobienia, siema. I on mówi, że barki ma do zrobienia i klatę. Ja mówię, dobra, chuj, nie chce mi się myśleć, robię to co ty. Jak mnie zajebał, rąk nie mogę podnieść. No, jest ekipa oczywiście z Wielenia. A tutaj zobaczymy. Siema. Cześć. Siemanko. Elegancko, dzień dobry. Gracie znowu, czyli szybki mecz i do chałupy. Dokładnie. Tak jest. Tak. Szybka grupa i do domu. Od nowej sali to się w głowie pierdoli. Ja słyszałem, że ty tam żeś... Sól dostałem do ryja sobie sypał, więc... Ale oddał mi sól. Dostałem sól z powrotem. Tak kleja power keeper. A! Bardzo dobrze. Double rim. Więc tutaj mamy taką salkę na rozgrzewkę. Parkiet klei jak w NBA. Oby się rozlało, Błażej. Oby się rozlało. A już po tych meczach, które właśnie teraz trwają, kolejne. Błażej, jesteś pierwszy. Możesz wybrać kosz, na którym chcesz robić paczki. Ten, bo jak sputujesz BTL-a, patrz, gdzie piłka poleci. Okna nie ma. Patrzcie, co się odpierdziela. Przyjechali sobie sparing zagrać. Wieleń kontra Wieleń. Ale oni nie. Oni są z Poznania, podobno. Cyk.
Oj, chuj. Na nowosolańskim rejonie nie jest kolorowo. Nawierzchnia śliska. Bywa chilloutowo. Uważaj. Ty, gdzie on jest? Jest! Pięknie. No więc, no jest ślisko, jest sypko, jest mokro i to chyba nie wyschnie. Dojechał Piotruś, jest już oczywiście kolejny youtuber, Mikołaj Piątek. No i co, idziemy mierzyć kosze na halkę i zrobić po prostu wymiar. O, jest. Super. Jak się czujecie z tą informacją, że organizator chce, żebyście skakali tutaj? Że nie wiem, czy chce skakać. No jest średnio. To jest całe mokre. Jak się stanie tam nogą, to odbija się ten. Wszystkie wsady będą musiały robić tą autostradę. No i rozumiem oczywiście organizatora i rozumiem chłopaków. No bo tak, zebranie całego turnieju tutaj, wszystkiego i przenoszenie tego na halę, to już czas. Na halę też nie przyniesie się reklam, nagłośnienia i tak dalej. No i, że tak powiem, no turniej rozwalony, że tak powiem, w sensie czasowo. No ale z drugiej strony, no przyjechali goście też na konkurs z całej Polski. Fajnie było, żeby ten konkurs jednak był, żeby ludzie mieli na co popatrzeć. A tu będzie bardzo ciężko to zrobić. No nie wiem, ja decyzji nie podejmę. No tu organizator podejmie decyzję. Zagrywanie. Ale by było. Wygrałem? Stópki pokazujemy, może się... 12.45, no i za chwilkę przenosimy się na halę. Dzięki Bogu padła decyzja na halę. Radek tutaj idzie po waleniu konia, ale znam tą minę. Jaki ja jestem zjebany. Znowu położyłem się na ławeczkę, zrobiłem jeszcze z 20 powtórzeń na klatę. Połączone jest przysiadem, z push pressem, z rwaniem i z front squatem. Jaki jestem kurwa głupi, to jest niesamowite po prostu, jeśli chodzi o sport. Ale tak całe życie było i tak jeszcze będzie. Dobra, ludzie zaczynają się schodzić, mam nadzieję, że to szybko pójdzie sprawnie. Rozgrzewka trwa, ale nie będę rozgrzewki nagrywał. No dobra, zaczyna się wszystko konstruować, coraz więcej ludzi. Oby to poszło sprawnie i nie trwało 2 godziny, no ale... O, bardzo dobrze. Będziecie teraz cały regulamin czytać. Regulamin 3,5 strony. Ja mu nie kazałem. W dwóch zdaniach wytłumaczyłeś. Ja mu nie kazałem, ale jest. Przede wszystkim całość nie odbyłaby się, gdyby nie ten człowiek. Chodź. Nie, gdzie ja? Ja nie skaczę, ja nie skaczę. Kiedyś sam skakał, a teraz mówi, że to wszystko boli, więc już wysyła tylko młodzież. Ale słuchajcie, jaka to jest młodzież? Są ludzie, którzy wygrywają w całej Polsce, a są to. Przed wami Piotr Zawiśla! Marzek Pilc! No i oczywiście Mikołaj Siemontek! Biedny Radek nie będzie miał głosu po dzisiaj. Tylko. 3 minuty jeszcze? Teraz możemy? No możecie. Teraz się rozgrzać. Tylko nie na odpierdol, tylko dobrze. Nie mam, że ciężko złapać. Nie chcę na szerokim być za blisko, żeby tam... Jasne. Lepiej.
Zaczynamy! Czyli tak, ty wygrywasz. Czyli ostatni chcesz być? Pierwszy? Który? Pierwszy, drugi, trzeci? Ostatni, no. Ostatni. Ktoś co przepyślał? No nie. Czy ja jestem pierwszy? Dobra. Nie, ja jestem. Dobra. Rusz, Mikołaj. Dobra, koniec rozgrzewki. Cztery sady, łącznie 10 punktów. Zaczynamy! Kto pierwszy? Takie ujęcie, bo inaczej nic nie zrobię. Spoko, brakuje mi tutaj tej wysokości, takiego jebnięcia. Wiecie, żeby pierdolnęło, żeby był puk. Siódemki? Szczerze, spoko. Jakaś ósemka mogłaby się pojawić, ale nie jest to nic najgorszego. Bo mamy jeszcze szóstkę, piątka jest nieudany. No ale dobra, troszkę inne ujęcie. Dobrze przyjebał. Dźwięk kosza działa na twoją korzyść. To jest Błażej. Bardzo dobry konkurs. Bardzo dobry konkurs. Ależ mocno zaczęliśmy. Możesz mnie wziąć jak chcesz. Ale ty teraz jesteś? No. Dobra. Podtrzyma mi pani. Co będzie widać, to będzie... Trzymam. Dobrze trzymam, wiem. Lata doświadczenia. Moi drodzy, ja nie pamiętam tego konkursu, gdzie wszystkie cztery wsady na razie były wszystko. Na razie wszystko 100%. Bez pudła. Chyba Kaf Windmill. Przyjeb! Próbuję. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie?
ale próbuję coś nowego dać na konkursie, no szacun za niego, nie? Wow! Młyn od deski! Ale konkurs, kurwa, coś jest nie tak. O, będzie przeleciane. No. Powiem ci, że strasznie grubo chłopaki lecą od samego początku. Powiem ci, że na grubości. Błażej chyba młyna. Błażej. Tylko się nie wstrzymuj, jak Błażowej. Na ogniu leć, na ogniu. Na pełnej! Nawet do tego. Proszę za krótki nawet. Jest! Taki brzydki, ale według mnie brakło mu nabiegu. On miał za krótki nabieg, żeby coś stało wykręcić. Dlatego to było takie niedokręcone. Odsuwaj sobie ludzi, za krótki masz nabieg o metr. Dlatego tak skaczysz do góry, a nie lecisz tak, wiesz. The win będzie. The win. Dobra, a potem? Dobra. Pamiętaj, że sam win też będzie dobrym w razie czego. Wiem. W razie czego. Wiem, to uważaj. Mało miejsca ma, ale nadbiega pod takim kątem jeszcze dziwnym. Nie? Pierwsza próba. Dewina próbuję zrobić. To jest też... Mało ma miejsca na Dewina. Ma ciężko. Ten wsad będzie cały czas wysoko oceniany, no bo nikt w Polsce no nie robi tego wsadu na konkursach. Więc zawsze to będzie jeden z rzadszych wsadów. No, srogo. Jest ogień. Z ogniem! Aj! Nie? Jest tutaj power! Nie wstrzymuj się, Piotrek. Musisz na pełny iść. Jak on się waha, to penalty mecz wstrzymuje. Nie jest agresywny. A on musi na takie kurwie iść, że jakby chciał zabić ten kosz. Jest! Dobrze, tylko nie ta moc. Nie ta moc, no. Nie ta moc. Dlatego nie wiem, czy Kaz Winbill tutaj, wiesz, by nie... Znaczy teraz nie wiem, no teraz już musisz... Nie wiem. Nie mogę. Błażej BTL-a spróbuję. Kurwa. Kolejny konkurs chce przegrać, nie robiąc BTL-a. I chuj robi. Wow!
Bardzo dobry dźwięk! Bardzo dobry dźwięk! Coś się złamało! Tu nie ma Błażej co liczyć, tu trzeba lecieć na pełnym ogniu. Liczyć to sobie można na treningach niestety, a tu już trzeba lecieć z dół. Linia trzech punktów jest zawsze takiej samej praktycznie odległości, więc kroki się mają zgadzać. Jest! Wow! A jednak! Błażej! Jednak! Kurwa! Lecą na ogniu! Najlepszy konkurs zrobicie dzisiaj! Do czego? Do skorpiona. Pierdolisz. Dobra. Przed ostatnią serią. Ponownie, teraz pani będzie trzymać. Dobra. Nie. Przed ostatnią ostatni raz. No, za plecami czy Kaplan Villa za kurwi? To jest dobre pytanie. Chyba za plecami, bo nie łapię piłki na kapie. Nie, pierwsza próba. Nie, oni od początku na takim ogniu poszli, że nikt nie spudłował żadnego wsadu. Także pora na popudłowanie w ostatniej rundzie. Dawaj Piotrek. Nie. Oj, nie wiem, czy powinien się odważyć. Ja bym mu już powiedział zmienić pakę. Pomyśl Piotrek, nie mogę ci powiedzieć. Zmienia, bardzo dobrze robi. Bardzo dobrze.
oby zajebał tak jak w Kalisie. Wow! Dobrze. Tam nie przechodziło w ogóle. 9-8! Tam nie przechodziło w ogóle. Ale żeście srogo poszli, chłopie. Pierwsze rundy, powiem wam. Co się wydarzy? Chciałeś młody być, to jesteś. Będą ofiary w ludziach, czy nie? Nie, da radę Błażej. Za dobrze Błażej skacze, żeby to zjebać. O, a jednak. Co się kurwa śmiejesz? Co się śmiejesz? Bo przedtem powiedziałeś, że będą ofiary w ludziach. Lipka się naoglądał. Ja pierdolę. I on ich stosował. Jak ty na tym filmie, co na rękę spadłeś. Aż serce mi bije mocno. Mam zawał. Osobiście bym nie dał, Błażej o tym wie. Strasznie mocno poszli, kurwa. Ale chujowy wstaty. Pierwsza dla mnie poza. Ale... Teraz czas najwyższy ogłosić wyniki. Miejsce trzecie. 125 punktów. Mikołaj! Brawa, Mikołaj. Podium. Trzecie miejsce jest. Drugie to jest takie... Drugie jest najgorsze. W końcu, jeden konkurs roku. Patrzcie, kurwa, tu się nagrywa. Oj, kurwa, Piotrek! Następnego, czyli za tydzień. Narzej, ja pierdolę. To... Włosy trochę podrosły i od razu inaczej. No, dokładnie. I piłka pod kolor zębów, auta, wszystkiego. Nara.